Minęło pół roku od kiedy wyszła Terraria 1.4.2 wprowadzająca workshopa, jak i dedykowany texture pack, a ja wciąż się jemu nie przyjrzałem, a trochę o nim czytałem w State of the Game, dlatego postanowiłem zrobić to dzisiaj, po tym pół roku, wiem, bardzo wcześnie, i zobaczyć ewentualne zmiany, zwłaszcza bossów. W ogóle to, co mi się od razu rzuca w oczy, to oczy, zobaczcie, że są takie dwukolorowe, trochę wygląda, jakbym patrzył do góry, w tę stronę jakoś, nie? Tu jest jakby gałka oczna jedna, nie wiem, jakby dziwnie to trochę wygląda. Śmiesznie. W każdym razie będę chciał się zwłaszcza bossom przyjrzeć, ale jak już widzę po trofeach, tutaj też się pozmieniało. W sumie chyba każde trofeum dostało lekkiego remastera, ale na przykład takie trofeum jak to od Braina się bardzo różni. Tutaj języczek Wall of Flesha ma niesamowicie dużo kolorów, bogactwo kolorów. Tutaj jeszcze jakieś miecze, spazmatizmy, retinazery, destroyerek, tutaj web fajnie wygląda. Więc miło, że nawet takie szczególiki zostały jakoś tutaj dopracowane. Wow, ale trawa tu jest taka śmieszna, taka, można powiedzieć, trochę, może nie blada, ale taka bez życia się wydaje mimo wszystko, nie wiem, mam wrażenie, że ta zwykła terrariowa, mniej mroczna, bardziej się świeci, tak samo te drzewa, już nawet przy menu widziałem, że tutaj jakieś takie zmiany były, bloki dungeonowe są miejscami bardziej podkreślone, jeśli chodzi o fiolet, przynajmniej w przypadku tych różowych cegieł. W moim domku nic się za bardzo nie zmieniło poza ścianami z jakiegoś bloku, no ale dobra, może nie będę tak na ślepo sprawdzał tych wszystkich rzeczy, zacznijmy od konkretów, czyli King's Time. Czy w przypadku King's Time'a coś się zmieniło? Proszę bardzo, przywołujemy King's Time'a i wygląda on tak. Widzimy mnóstwo szczegółów, jeśli chodzi o cieniowanie. Światło cień tu został naprawdę dobrze zrobiony, że widzimy, że mamy faktycznie do czynienia z tym żelem. Korona jest w stanie nienaruszonym. Ten texture pack w ogóle bym polecał wszystkim tym osobom, które lubią zwykłą terrarię i nie lubią zbyt wielu zmian, a lubią dopieszczone rzeczy. Tu na przykład widzę stacyjki, jak fajnie zostały ocieniowane. Zobaczcie, solidifier, honeycomb, coś tam, stacyjek, ale to fajnie wygląda, wpytę. Wow, no i King's Time, mimo że jakoś super bardzo nie został zmieniony, no to jednak trochę dało się to odczuć. Możemy się spodziewać, że grafiki wielu przedmiotów też się różnią. Suspicious Looking Eye został całkowicie odnowiony. Ale dobra, wracając do bossa, robimy sobie nockę. I jak wygląda oczko na tym texture packu? Bo już gdzieś widziałem właśnie w State of the Game, że oczko było jednym z tych bossów, które naprawdę fajnie wyglądają. I sam texture pack przypomina mi trochę styl Calamity Moda i być może fajnie by z nim pasował. No jest to takie lekko zmienione oczko. Ciekawie by było, gdyby twórcy zdecydowali się wypuścić aktualizację 1.4.2 właśnie z takimi zmienionymi grafikami. Moim zdaniem byłoby to na plus i przede wszystkim by pasowało. O ile na przykład trawa czy kamień niezbyt mi pasują, tak to oczko i King's Time moim zdaniem są git i mniej czuć te takie piksele, a styl jak najbardziej mi odpowiada, więc nawet byłbym za i zabiłem tak szybko to oko, że niestety nie widziałem drugiej fazy, a to jest błąd z mojej strony, więc postarajmy się zrobić to nieco inaczej. Dodajmy sobie może troszkę do widzenia, okej. Jak z tym oczkiem będzie? Czy się już zamienia? Proszę bardzo, zamieniło się i wygląda w ten sposób. Widać tę tęczówkę rozdartą w ogóle. Oczko na pół się przekroiło i wystaje mordka, wciąż zachowując tutaj oryginalny wygląd oczka w tej drugiej formie, powiedzmy, niejako. Moim zdaniem bardzo fajna zmiana. I nawet taką grafikę odświeżonego Eye of Cthulhu bym zobaczył w 1.4 sam, przynajmniej by mnie to oczko bardziej zaskoczyło. Trawa akurat halloweenowa też jest fajna. Ziemia niezbyt mi się podoba, ma taki kolor sraczkowaty, ale trawa bardzo jest tutaj podkreślona może dzięki temu, nie wiem, też jakieś zmiany w tej trawie były takiego pokroju, że jakoś mi to odpowiada. Dobra, jak wygląda mózg? Nie wiem, czy oglądaliście taką bajkę Pinki i mózg, ale nie ma to z tym nic wspólnego. Mózg wydaje mi się, że ma delikatnie te kręgi pozmieniane, ale tak to nie widać tu specjalnego na starania, no w przypadku mózgu niewiele niestety zostało wprowadzone, a szkoda, tutaj też był potencjał. Wiem, że męczę ostatnio te texture packi, ale szukam takiego, na którym mógłbym ogrywać terrarię i to też mi w sumie pomaga na jakieś przyszłe serie czy coś i zobaczmy sobie, jak wygląda iterek, bo tutaj już zmiany mogą być nieco większe. No i faktycznie są, ma on takie krawędzie bardziej podkreślone, nie wiem czy to widzicie, takie ciemniejsze są i widać, że od tych krawędzi jest poprowadzone cieniowanie tam przechodzące tak gradientowo, powiedzmy, do środka, że jest coraz jaśniejsze. No i wygląda dobrze. Mam wrażenie, że te segmenty są takie trochę bardziej kulkowe, zaokrąglone, ale czy to źle? Może nie jest to taki efekt wow jak w przypadku oczka, ale moim zdaniem akurat tutaj zmiana na plus. Abomination, przywołaj mi pszczółkę, pokaż mi, jak pszczółka wygląda, bo tutaj
W zasadzie, jeśli chodzi o zmiany, nie wyczuwam zawód. Wcześniej tego jakoś nie dostrzegłem, ale bardzo podoba mi się styl, w jakim jest teraz utrzymywany na przykład Clofier. W aktualizacji chyba 1.3 Terrarii zrezygnowano z takich krawędzi czarnych przy NPC-tach, a teraz tutaj widzimy, że jeszcze jakieś takie światło przechodzi. No, się tak delikatnie różni. Taki bardziej kolorowy, w miejscach, gdzie powinien być ciemny. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Konkretne piksele, tak samo Clofier, taki świecący się wydaje. No ale dobra, jak już jesteśmy przy Clofierze, to go po prostu zabijmy, nawet ma James na imię. I tak wygląda, moi drodzy, Skeletron. Niestety od razu łapy mu zniszczyłem. I tak wygląda sama mordeczka. Za bardzo się przyzwyczaiłem do grafiki zwykłego Skeletrona, żeby ta mi się jakoś super podobała. Sprawia mi wrażenie taki trochę grubsze, jakby to był taki trochę grubszy ryj kogoś, taki Skeletron po McDonaldzie, nie wiem, czy wy też macie takie odczucie. Tamta czacha wydawała mi się nieco, może szczuplejsze to jest złe słowo, ale jakaś taka wąska, taka węższa, a ta jest taka na boki. Może taki efekt spowodowało cieniowanie przy oczach i ogólnie zmiana mordki, zębów i tak dalej. No ale tutaj jakieś zmiany przynajmniej były. Ze Skeletrona od razu przejdziemy do Wall of Flesha i nikogo to raczej nie powinno dziwić. No zobaczmy tego królewicza, jak to będzie w przypadku Wall of Flesha. Nie wiem, ale ma trochę w tym mięsku taką przerwę. I oczy, chyba go gdzieś widziałem, w State of the Game chyba już był wcześniej. Ale Wall of Flesh mi się trochę średnio podoba, znaczy styl faktycznie może przedstawiać to mięso bardziej taką tkankę ludzką. Aczkolwiek, no nie wiem, te oczy i ryjek wydaje mi się dosyć mały. Może się za bardzo przyzwyczaiłem do tych kawałków takich, wiem co chcę przekazać, do tego Wall of Flesha oryginalnego, które ma takie kawałki mięsa, jakby to były takie bąbelki, takie bordowe, nie? A tutaj nie mamy tego, mamy zupełnie coś innego. Mamy tkankę ludzką, jakbyśmy po prostu w rękę zajrzeli i nawet mamy przerwy tutaj przezroczyste, co też jest dosyć ciekawe. No i oczy wydają się mniejsze. Zdecydowanie normalny Wall of Flesh mi jakoś tak bardziej odpowiada. Większą potęgę czuję niż w przypadku tego. Wydaje się, jakby był jakimś zwykłym zjawiskiem niż bossem. Nie wiem, czy też macie takie odczucie. No to trójca mechaniczna, po kolei, twinsy. Mamy twinsy. Akurat zawsze jak sprawdzam Eye of Cthulhu, to później nie ma za bardzo jakiegoś zaskoczenia sprawdzając twinsy, ale to co jest tutaj ciekawe, to to, że spazmatyzm różni się od Retinazera, bo Retinazer ma dodatkowo taką obwódkę przy tęczówce, natomiast spazmatyzm jej nie ma, to jest ciekawe. I chyba ta blacha się delikatnie różni. Czy to jest to samo? Nie, to jest to samo, to nie było tematu. Czyli ta obwódka tylko się różni. Teraz druga faza jednego i drugiego, zobaczmy jak to się tutaj ma. Niech się przemienią. Spazmatyzm jest taki w sumie jak się spodziewałem. Szkoda, że zrezygnowano z tych fragmentu tęczówki po prostu, wiecie, rozkrojonej, bo ten motyw Eye of Cthulhu mi się podobał, ale rozumiem, że jest tak dlatego, że to jest wersja mechaniczna. Trochę dziwnie by wyglądało, zwłaszcza, że te wszystkie mechaniczne części w przypadku twinsów gdzieś tam były pod tą górną warstwą, tak mi się wydaje. Bossowie jak najbardziej trzymają styl swoich poprzedników, czy może po prostu tego, co było jest w oryginale, nie? Mechaniczna czaszka. Niech będzie teraz Skeletron Prime. Według takiej kolejności pójdziemy. I tu nawet mi się podoba ten ryjek. Jest on oczywiście bliższy. Co ty uciekasz tak do góry? Wow, jakie kolce wystawił, jak jesz. Chyba są troszkę dłuższe niż w przypadku zwykłej czachy. Ale nie, no widać, że nie jest tylko recolorem swojej zwykłej wersji na tym texture packu. Ma też jakieś tam takie blachowe elementy. No i przede wszystkim te świecące oczy fajnie wyglądają. A jego rączki wydają się o wiele smuklejsze. To chyba jest dobre słowo, smuklejsze, te piły, wszystkie haczyki. I zobaczcie, co tu jest. Jakieś takie elementy kolorowe. Albo już mam schizę przy tym drillu. No tutaj są kabelki takie mini. Motyw z kabelkami jest super, tutaj też są kabelki, widzę to. Więc każda z rąk dostała tak naprawdę drugie życie, inną formę. Podoba mnie się to, jestem za. W ogóle założę sobie tytanową zbrojkę, żeby było nieco prościej. Plum, no i tyle z tego było. No i od razu możemy przywołać Destroyera, ale wydaje mi się, że tu będzie... nie, no tu nie ma nawet sporego podobieństwa względem iterka. Tu mamy takie haczyki dorobione, że ta dżdżownica jakby miała takie nóżki, nie? Ale nie, to są takie haczyki bardziej, którymi może się chyba sprawniej orać przez ziemię. Więc widać, że mamy do czynienia z takim ulepszonym bossem funkcjonalnie. A jak wyglądają próby? Bo to też warto by było sprawdzić. No tak wyglądają próby. Próbu, nie?
To, czego mi może brakuje trochę w tej grafice, to to, że te elementy Destroyera i Probe są takie mało czerwone, tam jest taki różowy kolor. Chciałbym zobaczyć coś takiego świecącego jak w przypadku oczu Skeletrona. Teraz boss, którego jestem najbardziej ciekawy, czyli Queenstime, ponieważ już w zwykłej Terrarii wygląda imponująco. W momencie, kiedy te wszystkie kolorki tak przenikają przez siebie, jestem ciekaw, co wymyślili tutaj w tym texture packu, żeby to jakoś inaczej zrobić. Być może będzie przypominała zwykłego Kingstime'a, jeśli chodzi o cieniowanie, a reszta będzie tym samym. Chyba, że po prostu nic nie zrobią. No, nie wiem, wpadła do wody i kontra, wielka woda. Nie różni się niczym. W ogóle niczym się nie różni. To trochę zawód, trochę mi przykro. A skoro już jesteśmy przy bossach z Halo, żeby nie łazić 300 razy, mimo że trochę nie po kolei, zobaczmy, jak jest w przypadku Empress. Zabijmy tutaj Lacewinga. Jest ona dokładnie taka sama. No, lenistwo, koledzy, twórcy. Lenistwo. Tu Plantera ewidentnie nie będzie zadowolona, ponieważ ma skażone nieco środowisko, ale my tu przyszliśmy zobaczyć grafikę tego bossa, to nawet wyciągnijmy sobie ją na powierzchnię, bo tak, o, jak idzie szybko, no. Ej, no, no bez jaj. Akurat na Planterę liczyłem bardzo. No to może jakiś przyjemniaczek golemik. To samo? Ty też? Ej, nie, no ta pustynia wygląda sztos. Fajne jest przejście, jeśli chodzi o ten piasek. Tutaj taki styl jak najbardziej pasuje, ale z tego, co słyszałem jeszcze, to warto popatrzeć na dungeony, ponieważ te dungeony, jak już zresztą widzieliście po jednym z moich domków, wyglądają zupełnie inaczej w swoim stylu graficznym. Dobra, tam nie atakujemy tych kultystów. No i tutaj wygląda to w ten sposób, ale znacznie bardziej zauważalne różnice są w przypadku niebieskiego dungeonu oraz dungeonu zielonego. Wow, te włosy. Tutaj też te graficzki troszkę się różnią. Wow, te briki! Ale świetnie to wygląda. Jakby ktoś pytał, kamień się miesza w ten sposób. To jest akurat odkażone corruption, więc wygląda tak dziwnie. Ale dodatkowo możemy zobaczyć, jak kamień się komponuje z resztą rzeczy. W przypadku corruption nie widziałem jakichś różnic specjalnych. No i proszę bardzo, dungeon zielony wygląda tak. Jest on moim zdaniem troszkę mniej mroczny. Jakby te grafiki są takie żywsze w ogóle. Takie elementy, które normalnie powinny być ciemne, są no delikatnie tylko ciemniejsze od innych pikseli. I przez to jest taki efekt, czy dzięki temu jest tak żywo, mam wrażenie. No i tak wygląda dungeon niebieski. I moim zdaniem tutaj najbardziej jest zauważalna różnica, bo nie jest on taki szary, ale faktycznie widać, że jest niebieski. No i nie wiem, nawet mi się podoba. Ale tutaj też na pewno światła robią trochę, powiedzmy, tło. Tutaj to corruption trochę psuje ten efekt. Ale jak na przykład tu sobie pójdę, to widzicie, jak te cegiełki się prezentują. I to by było tyle, jeśli chodzi o te tekstury. Szczerze? Myślę, że nawet mógłbym na nich grać. Poza trawą zwykłą i kamieniem, które niezbyt mi się podobają, reszta zdecydowanie na plus. To, co szczególnie tutaj przykuwa moją uwagę i taką najlepszą rzecz, jak miałbym wyróżnić, no to to, że niektóre grafiki są o wiele żywsze. Spójrzcie chociażby na moje włosy i ich cieniowanie, no super to wygląda. Ten bordowy, taki przechodzący fiolet, róż, super, naprawdę. Tak samo te oczy, śmieszne. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, co wam się podoba, dajcie znać, co wam się nie podoba. Do usłyszenia i pa pa!